Witam serdecznie gwintowników w kolejnym odcinku Gwincika. No cóż, zostało już naprawdę kilka dni do zakończenia sezonu. Redzi potwierdzili, że koniec sezonu nastąpi już 30 w południe czasu polskiego. Też to mamy na stronie Gwinta. Więc tak, 30 października mamy koniec sezonu, a 31 w południe zaczyna się już nowy sezon. Więc bardzo fajnie. I 1/3 punktów też będzie przechodziła na kolejny sezon. Także fajnie to wygląda. Łapa w górę, jeśli wam się podoba. Witam serdecznie. I cóż, pewnie już widzieliście nowe karty. 4 nowe karty zaprezentowali Redzi na fanpage'u. I tak, ja wam tutaj oczywiście screeny puszczę. Jest nowy Avallach. Avallach Wiedzący. To jest karta neutralna. 2 siły. Złota. Zobaczymy, jakie będzie miał umiejętności. Później mamy Flaminikę. To jest Skellige. Brązowa karta. 8 siły. Dobra. Mamy jeszcze w Nilfgaardzie srebrną kartę. Grube Helgi. Spoko. To będą maszyny oblężnicze. Ale też na dowolny rząd, co ciekawe. Bo to będzie silver. I jeszcze jest znana już karta, tylko pewnie będzie miała inne działanie. Mahakamski dwójniak, znany z wydarzenia z tego festiwalu. Okej. Także mamy 4 nowe karty. Myślę, że jakieś tam jeszcze informacje przez te kilka dni Redzi wypuszczą, więc będę dawał info w miarę możliwości. I ciśniemy dalej. Może dzisiaj będzie długi odcinek, bo mamy też święto 26 października, jest dokładna rocznica 10-lecia serii gier o Wiedźminie. Także fajny dzień. Pewnie widzieliście już ten stary filmik, który Redzi wypuścili z tej okazji. Możecie sprawdzić też na kanale, jest albo u Redów na YouTubie. I kolejna sprawa. Mamy już GOGa w wersji polskiej, także tam będą też gierki do odebrania, 4 gierki darmowe z tej okazji. I troszkę będą oczywiście przystępniejsze ceny dla Polaków, więc warto sprawdzić na GOGu. Może coś tam fajnego wam w ręce wpadnie. A Wiedźmin już niestety jest w tradycyjnej cenie, już nie za 60 zł. Wczoraj ta okazja minęła, także koniec gadania. Gramy Gwincika, Vigo Power. Dołożyłem tego Silvera, dołożyłem Agana i całkiem dobrze to się sprawuje. Nie grałem aż tak dużo. Trochę ściszymy. Ja to mam. Dobra. 4200 tam zostało. Troszkę poprzegrywałem, troszkę powygrywałem. Możemy odpalać. Dobra. Czy jest jeszcze coś chciałem powiedzieć? No, że 30 mamy koniec sezonu i te ramki, które chcemy zdobyć, to tylko do 30, więc czasu mało. Będę chciał tą alternatywną Yennefer, ale zobaczymy, czy wystarczy czasu po prostu. No cóż. Jedna kara. Zobaczymy, jaki będzie odcinek długi. Postaram się troszkę pograć. Mamy Vigo Power. Tu by fajnie było na 2-0 ograć. Też nie ma Kahira. Egzekutorów mamy 3. Czyżby on grał stary system przesuwania? Ktoś jeszcze żyje z tą talią? Nie, krasnale. Dobra. Będzie. Próbujemy na 2-0. Pewnie ma atrapkę albo coś. Witam ja za srańcą Bobu. To trzeba bić. W sumie mam kantarelle, więc pierwszą ciśniemy. W tej talii naprawdę warto pierwszą rundę wygrać. Bardzo warto. Trzeba ogarnąć ten burdel. Okej, w tego bijesz. Nawet spoko.
Kłaniam się uniżenie. Burak! Okej. Jest okej. Miałeś kiedyś połamane kolana? Czego zbijesz? Całkiem spoko. Mój syn zbłądził. Czy my to ciśniemy? Może mieć jakiś igni. Dobra, robimy tak. Kłaniam się uniżenie. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. Kurde, no nie mogę tego zbić do zera? Elfie gadanie. Elfie gadanie. Elfie gadanie, elfie gadanie. To mi się nie podoba. Mi się aż tak nie podoba. Ale ciśniemy. Wypuszczę najwyżej kantarelę za chwilę. Tak, gramy kantarelę. Czyli ty idziesz tu. Nie myśl, że możesz mi rozkazywać. Nic się przede mną nie... Pięć na pięć. I ty to mistrzu grasz, tak? Ach, szkoda. Bardzo szkoda. Bardzo, bardzo szkoda, ale cóż. Nie jestem Nilfgaardczykiem. Oczywiście, mój panie. 27, to już nie będzie takie mocne. Mógłbym sobie szpiega zabrać. Wezmę szpiega. Zrobi się. Dobra. 27 straciłem. Zrobimy tak. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Weit fail moen, Hiriat Tenwert. Dobra rada, nie trzymaj. Kurde. Teraz mamy tylko Fringille za 25. Imperę mamy mocno. Dwoma kartami bym to wygrał. Chyba warto to wygrać. Dobra. Dobry człowiek, martwy człowiek. Tak, to jest skurwiel. To kiepsko. 25-31. Jak Moren, to nawet spoko. Później nie będę miał już takiego tempa. Zrobimy to. Nareszcie. Moja matka będzie dumna. Okej. Okej. 27. Zębem on to gra. No dobra, teraz to już bym miał tempo. Oj, może być kiepsko. Jakiś odrinowiec. Pozdrawiam odrinowców. Nie wiem, czy ten Egan mi się przyda. To jest spoko.
Kurde, mogę dostać golema. Będzie kiepsko. To teraz tak. Ambasador 1. Jeszcze jest medyk z Vicovaro. Chyba to wywalę, nie? Chociaż to mi robi 3 pasywne, a to... Nawet spoko, że spasował, mógłbym to przegrać. Jakby mnie wycisnął z kombosa, to by był problem. Dobra, Impera. Mogę dostać coś gorszego. Egana mógłbym dostać. Dobra, Brzask. Jestem pod wrażeniem. Zębem wiewiórny! Czemu on się tak zbuffował? Czas rozpocząć. No, zajebiście. To co, ciśniemy? Szkoda, że nie mam czasu. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Ty masz na grejwie? Masz. Egroto dum anima est, spes est. Halherzer. Czyli tu leci ambasador, kolejny. O, w dupę, może być kiepsko. Nie wiem, czy ma jakiś igni. Może mieć, nie? Bo to jest Skoja. Skoja zawsze mają pożogi. Dobra, ja jeszcze karty mam, spoko. No jeszcze karty mamy, to na razie walniemy tego. Dobra rada, nie trzęsij tym. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. 14, no. Zobaczymy, co będzie bił. Jakieś ostatnie słowa. Good. Nie masz goldów. Może mieć pożogę zwykłą. Dobra, ciśniemy, bo za chwilę będzie mi tu obijał to. Może mieć połowienie, dobra. Oczywiście, mój panie. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki co korzystajmy z pogody. Aha. No to super, się zaczyna. 3 punkty straty. I 28, serio? Albo miał mało MMR-a. Szkoda. Szkoda. Bardzo źle. Będziemy nadrabiać. Może będzie odcinek 40-minutowy. Kurde, ale szkoda. Rokilon nie jest dla ludzi. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Niby dobra talia.
Ale cóż, aż tak 100% nie idzie. Rain Farm, spoko. No to też super. Dobra, jest trochę różnorodności. Zostawimy. Oj, szkoda tam tego meczu. Ale jakbym zagrał później Fringille, to jeszcze gorzej, nie? Może nie jeszcze gorzej? Ej, no może nie jeszcze gorzej. Kurde, dobra. Nieważne. Pozory mylą. Świetne dobranie. On coś tam dostał krzywego. Oto nadchodzi miecza i topora. Koniki. Będziemy blokować, to spoko. Robimy tempo. Nie muszę się pozbyć golema jak zwykle. Lubię innowacje. Dobra, dyszka. Czekamy na dwie wyrocznie i wtedy blokujemy. No tak, to cisnę tempo. Serio? Jestem pod wrażeniem. Grasz bez wyroczni, czy co? Dobra, jest nie jedna. Nie boisz się? A powinieneś. Ewentualnie szkoda, troszkę go zbijemy. Dobra. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki kierunek, co, korzystajmy z pogody. Może by mi się udało to zbić. Kurde. Kłaniam się uniżenie. Roir Enherzaer! Nie, już teraz mi się nie uda. Już to będzie miało mnóstwo. Szkoda, że drugiej wyroczni nie dał, bo nie chcę Egana marnować. Serio? Spoko. Aha, on ma jeszcze drugie. To Fringilla w ogóle nie w tej rundzie. Musiałbym na goldy. Ze specjatelami muszę grać na Tibora. Ale chyba pasuje. Za ile to bije? Za 12? 21. Dwie karty wyrzuci. Widziałam już ten moment. Woli mistrz.
Shatterheny. Serio to zepsułeś? Zostawiamy kantarelle. Będzie później przewaga kart i będę mógł robić co chcę. Dobra. Dyscypliny. Tego wam wszystkim trzeba. I kantarella na początek. Później już nie będzie mógł mi tych jednostek niszczyć. Spoko. Spoko. Chyba zostawiam. Zostawiam. Zobaczmy. Okej. Do trwałości, miły. Dawaj, piorun. Iha. Gra gitara. Dwie karty, 11 punktów. Mogę mieć dwóch ambasadorów na tym. To lepiej nie cudować. Dobra, Reinfarna boostuje. Bo jest goldem. Boostujemy Reinfarna. Burak. Bez kombosa, ale spoko. Ale by się Kahir przydał, ja pierdzielę. Gdy nadejdzie czas białego zimna, dwa pioruny, serio? Żółtego śniegu. Ziomuś, ty się trzymaj. Ja tam nie mam ambasadora. Wow, serio? Jad Manticore za 12. Nie masz odpowiedzi na to. Szkoda, że nie mam kombosów, no ale... Próbujemy coś z tego wyciągnąć. Ewentualnie Brygada Nausika, Impera i... Impera. 22, grubo. Fajnie, jakbym miał kombosa. Jeszcze by mi się przydał jeden, żeby tutaj zginął, nie? Przydałby mi się jeden, żeby tutaj zginął. I później bym go podniósł medykiem. Widzę twoje zwycięstwo. Czasem już mi się nie chce. 35. Dul Platona! Dul Platona! Jeszcze masz jednego. Muszę spróbować tym. Miejmy to za sobą. Okej, super. Pięćdziesiąt cztery. Interesujący przypadek. Burak! Pięćdziesiąt jeden. Dobra. Leci impreza.
dla zdrajców jest tylko jedna kara. Magii jest dobrem najwyższym. Dobro magii jest dobrem gra najwyższym. Gitara. Mogliśmy wygrać te dwa mecze. I jeszcze jeden zagramy. Ale jak ktoś by miał tu Igni, to jest po mnie. 27, to jesteśmy na 0. Fajnie mi się tym gra, tak szczerze. Tylko czegoś czasami brakuje. To jest zbyt przewidywalne może. I tylko opiera się na tym, żeby przeciwnik nie miał Igni. Ale przynajmniej fajna taktyka. Wiem, że tam potworki i Skellige i wszystko jest spoko, ale jakoś lubię Nilfgaard. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Milky Way, tak? To chodź ty Milky Wayu. Vigo. Nie nadążasz, Dwan? Na razie ty out. O, to jest spoko. Kurde, jeszcze jakiś gold. Chce który poznać mój toporek z bliska? Mamy Egana, więc luzik. Kurde, nie ma Cinti. Na razie spoko. Jak bieda, to do asasyna mogę go w sumie ubić, ale to była dobra opcja. Ale jeszcze czekam na jakąś belkę, żeby dwie położył. Będzie miał zero. To może boleć. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Okej, super. Nie wyjdą stąd żywi. Dobra rada, nie trzymaj tym. Okej. Kurde, przycisnąłbym. Jak mam dwóch, to przyciśniemy. Raczej Fringilla nie leci w tej, chociaż... Burak! Emisariusz. Kolejny. Dobra. To nie my rozpoczęliśmy tę wojnę. Zobaczmy. Zajebiście. Dobra, to ciśniemy. Musimy wygrać tą. To jest jakiś syf. Ja bym sobie wziął emisariusza. Czemu nie? Egroto dum anima est. Spes est. Burak! Czternaście plus. Elfie gadane. No to będzie skurwiel. Dobra, skurwiel. Ale poczekamy, jeszcze może się odsłoni. Mogę to zablokować w sumie. Czasem już mi się nie chce. No, sapet. Zębem wiewióry! Palherzer. Czy ty masz Igni? Ale mnie rozświetliło.
Sorry. Chyba nie ma co kombinować. Jak ma, to ma. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Dobro magii jest dobrem najwyższym. Dobra. Poczekajcie. Czy mi się opłaca tego Jewina wymienić? Chyba nie. Ciekawy dzień dzisiaj. Impera. Zostawiamy. Zębem wiewióry! Ku chwale cesarza! Wytrwałości, miły. Toż to okazja, król złoty. Jakiego ja tu miałem specjala? Żadnego. Czyli spokojnie tego Jewina mógłbym zagrać. Bo on ma tylko 9 punktów i coś tam jeszcze. Eitfail Moen, Hiriat Tenwert. To jest spoko. To teraz tak. Reinfarn za milion i spoko. On ma 9 punktów, 21. Bo tutaj jedną kartą tego nie robię. Dobra, leci Reinfarn. Nie myśl, że możesz mi rozkazywać. No i ludzik. Wbije im posłuszeństwo do głów na hajl. Dziesięć i on tego nie robi. Wypij to, poczujesz się lepiej. Good job, my friend! Dobra, to talia jest 2 na 1 dzisiaj, ale mogliśmy wygrać tą pierwszą. Gdybym chyba nie kładł od razu Fringilli, to byśmy wygrali. Ale nie spodziewałem się dwóch ataków. No cóż. Idzie jakoś do przodu. Myślę, że 4400 jest w zasięgu. Ale nie wiem, ile będę miał czasu do 30. Czy za dużo nie zmieniło? Dobra. To dzisiaj dzięki wielkie za oglądanie. Sprawdzajcie fanpage Gwinta, bo tam mogą być co chwilę jakieś nowości. I widzimy się następnym razem. Możliwe już przy zakończeniu sezonu 30. Zobaczymy. Także bywajcie, łapa w górę, jeśli wam się podobało. Hej, hej, hej.